Dzień dobry, Dominika Ciosić, Salon Brukselski, a w studiu w Parlamencie Europejskim na korytarzu trzeciego piętra tego pięknego budynku goszczę dzisiaj eurodeputowanego Prawa i Sprawiedliwości, pana Tomasza Poręby. Dzień dobry panu. Witam serdecznie panią, witam serdecznie państwa. Panie pośle, dwa tematy główne. Proponuję, żebyśmy zaczęli od budżetu wieloletniego budżetu finansowego na lata 2014-2020, który już właściwie zarysowują się, którego kształty już się zarysowują w Komisji Rozwoju Regionalnego, której pan jest przedstawicielem, był prezentowany. Czego można się spodziewać po tym budżecie? Czy przede wszystkim z polskiego punktu widzenia, czy te dwie najważniejsze dla nas dziedziny, które dają nam dopływ pieniędzy, czyli polityka spójności i wsparcie rolnictwa, zostaną utrzymane? Pewno te informacje, które dobiegają do nas z Komisji Europejskiej, które mają przełożenie również na to, co dociera do nas w formie dokumentów do Komisji Rozwoju Regionalnego Parlamentu Europejskiego, nie jest optymistyczne i nie jest obiecujące z punktu widzenia przyszłej absorpcji środków unijnych przez Polskę i nowe kraje członkowskie. Przypomnę, że Komisja Europejska pierwszą propozycję budżetu na lata 2014-2020 złożyła 6 października ubiegłego roku, a więc w trakcie polskiej prezydencji. Szkoda, że polski rząd do tej propozycji odniósł się dopiero początkiem stycznia. Mieliśmy już czas polskiej prezydencji, żeby mediatora. To jest ta kwestia filozofii prowadzenia prezydencji. My ustami pani minister Bieńkowskiej stwierdziliśmy, że nie chcieliśmy się w tych sprawach wypowiadać jako Polska w sprawie budżetu, ponieważ chcieliśmy być krajem, który prowadząc prezydencję jest neutralny. Natomiast Duńczycy tuż po objęciu prezydencji przez ten kraj powiedzieli wprost, że oni są za niskim budżetem unijnym i będą robić wszystko, aby ten budżet był w przyszłości jak najniższy. To są te dwie różnice w filozofii prowadzenia spraw w Europie, w Brukseli przez poszczególne kraje członkowskie. Ale wracając do budżetu, ta propozycja Komisji Europejskiej, no moim zdaniem, w opinii też wielu ekspertów, osób, które śledzą kwestie programowania unijnego na kolejne lata, no jest bardzo niekorzystna dla Polski, dlatego że nie tylko ona zakłada mniejszą ilość środków w wspólnym budżecie unijnym, ale również wprowadza bardzo duży automatyzm kar i restrykcyjność w karaniu różnego rodzaju krajów, które popełnią różnego rodzaju, nazwijmy to, nadużycia w kontekście absorpcji środków unijnych. I złego rozliczania się ze środków, nie tylko złego, opóźnienia. Nie tylko złego, bo ta komisja, i tu przejdźmy może do konkretów, ta propozycja Komisji Europejskiej wprowadza na przykład tak zwaną warunkowość makroekonomiczną, od której uzależnia to, czy dany kraj będzie mógł takie środki z Brukseli otrzymywać w nowej perspektywie budżetowej. Co to jest ta warunkowość makroekonomiczna? Otóż jest to zapisane w tej propozycji, są dwa progi, 3% deficytu do PKB i 60% do długu PKB, długu publicznego do PKB. Jeżeli te dwa wskaźniki, kraj członkowski, beneficjent przekroczy, to wówczas fundusze są mu, czy będą mu zamrażane. Bardzo złą propozycją jest wprowadzenie zmiany zasady kwalifikowalności VAT-u, który obecnie jest wliczany w inwestycje unijne, a w ramach tej propozycji nowej na kolejne lata ma być przerzucony na kraj beneficjenta środków unijnych, głównie na samorządy, czyli to zwiększa koszty pozyskiwania środków unijnych, ale również prowadzonych inwestycji. Bardzo niekorzystną również propozycją jest tak zwana warunkowość ex ante, która to jest taka nowomowa europejska, ale co się za nią kryje? Otóż kryje się za nią propozycja, że od tego, jak dany kraj będzie absorbował prawo unijne i implementował na swój grunt unijne prawo, uzależnione będzie tempo i możliwość ewentualnego zawieszenia środków unijnych z Brukseli w ramach nowej perspektywy budżetowej. I jest jeszcze jedna bardzo... Jeżeli wszyscy, przepraszam, że przerwam, polityczni maruderzy, eurosceptycy będą karani finansowo po prostu. Można tak powiedzieć, ale jest jeszcze bardzo zła propozycja, i która może bardzo nam przeszkodzić również w pozyskiwaniu środków unijnych w przyszłości. Tak zwany system korekty netto, które polega na tym, że dotychczas w tej perspektywie 2007-2013 jest tak, że jeżeli dany projekt unijny nie przejdzie oceny rocznej zgodności z celami założonymi na początku, może być zastąpiony przez inny projekt, a
w ramach tej propozycji, którą Komisja Europejska przedstawiła na lata 2014-2020, w sytuacji, kiedy dany projekt nie otrzyma dobrej oceny z Brukseli, jego wykonywalności właściwej do wcześniej zaplanowanych celów, to wówczas przepadają pieniądze na jego realizację. Jest on zawieszany, jest on likwidowany i na jego miejsce nie będzie można prowadzić projektu zastępczego. Krótko mówiąc, zarówno w wymiarze finansowym, czyli o wiele mniejszego budżetu czy planowanych środków na lata 2014-2020, jak i w kontekście zapisów konkretnych już, o których mówiłem przed chwileczką, te propozycje są bardzo złe i mało korzystne z punktu widzenia Polski, jak największego beneficjenta środków unijnych jak dotąd w Europie. Tak krótko mówiąc, z tego co Pan mówi, wynika, że te propozycje zmierzają do tego, by ograniczać ilość inwestycji i ilość pieniędzy wydatkowanych w ramach polityki spójności. Przede wszystkim jest magiczne słowo kryzys w strefie euro. Słowo kryzys wymieniane jest na różnego rodzaju przypadki. Niemcy, Francja mówią wprost, że budżet Unii Europejskiej powinien być mniejszy. Jest tak zwany list 11 krajów członków Unii Europejskiej, płatników netto do budżetu unijnego, którzy w liście sprzed kilku miesięcy wprost stwierdzili, że zrobią wszystko, żeby ten budżet był, czy proponują, żeby ten budżet był mniejszy, a jeżeli nie mniejszy, to przynajmniej zamrożony na obecnym poziomie. Jest też bardzo dużo mówiące oświadczenie po spotkaniu kanclerz Merkel z prezydentem Sarkozy, gdzie obydwoje mówią, że te środki, które są niewykorzystane, nie będą wykorzystane w ramach polityki spójności, nowego budżetu, powinny zostać przeniesione na ratowanie strefy euro, na stymulację wzrostu zatrudnienia, reformę rynku pracy, etc., etc. Ja oceniam to w sposób jednoznaczny. Nie wprost, ale jednak podprogowo te propozycje zmierzają ku temu, żeby w przyszłości środki unijne pozyskiwane przez nowe kraje członkowskie było uzyskać trudniej, a nawet jeżeli się je uzyska, będą one poddane znacznie większej restrykcyjności i automatyzmowi kar, jeżeli chodzi o kraje beneficjentów. To jest wszystko bardzo dla nas niekorzystne. Oczywiście. Jest jeszcze drugie dno tej propozycji, o której Pan mówi, a mianowicie, że jeżeli właśnie duża część środków będzie niewykorzystywana, to ta pretekst, żeby kolejna perspektywa finansowa, czy budżet na kolejny rok poszczególny, był jeszcze mniejszą pulę pieniędzy rezerwową na politykę spójności, no bo skoro nie są wydawane pieniądze, to nie jest potrzebne. Teraz podnosi się w Brukseli ten argument. Polska, wbrew temu, co się mówi, nie jest liderem w wykorzystaniu środków unijnych. Jesteśmy na 11-12 miejscu w Europie. Powinniśmy te środki absorbować znacznie szybciej niż absorbujemy. I tu już podnoszą się te głosy właśnie o tym, że mamy oddać 300 milionów euro. Podnoszą się te głosy również na Komisji Rozwoju Regionalnego, z której teraz wracam przed chwileczką. Mówiono wprost, że jeżeli kraje członkowskie nie są w stanie wykorzystać puli przeznaczonej dla nich w ramach nowej perspektywy, tej obecnej perspektywy finansowej, no to o czym tu mówić w przyszłości? Mamy dwa duże problemy w Polsce, jeżeli chodzi o absorbowanie środków unijnych. To są środki przeznaczone na kolej. Przypomnę, że polski rząd od dwóch lat, od półtora roku dobija się do Komisji Europejskiej, wnioskując o to, aby przesunąć miliard euro na drogi z kolei. Jest to też wypadkowa tego, że zabrakło w Polsce projektów na wydatkowanie tych środków unijnych. Ale również mamy duży problem z 300 milionami euro w ramach programu e-gospodarka, gdzie ostatnio Komisja Europejska zawiesiła napływ tych środków do Polski ze względu na daleko idące uchybienia w realizacji tego programu w ramach tego celu. Jeżeli my nie będziemy sprawnie, szybciej, lepiej absorbować środków unijnych, będziemy mieć o wiele trudniej argumentować, żeby te środki były wyższe w przyszłości. I ja też nie wierzę i między bajki należy ułożyć te obietnice z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej, że oto do Polski spłynie 300 miliardów złotych, bo już nawet takie bardzo optymistyczne propozycje czy rachunki, jeżeli chodzi o to, ile środków do Polski spłynie, są znacznie mniejsze niż ta kwota, ponieważ ani nie ma przychylności politycznej i klimatu politycznego, żeby takie środki przyznawać krajom nowej Unii w przyszłości, a po drugie, sami popełniamy dużo błędów. Obserwuje Pan pewnie to, w jaki sposób są wydatkowane pieniądze w Polsce w ramach polityki spójności i
Czy Pana zdaniem w dobrym kierunku to zmierza? Czy nie jest przypadkiem tak, bo często krytycy, ludzie, którzy sceptycznie to oceniają, mówią, że Polska postępuje w myśl zasady. Wydawajmy jak najwięcej, bo to nie nasze pieniądze, tak zwane nie nasze, bo tylko unijne, brukselskie, chociaż tak naprawdę de facto nasze, więc wydawajmy w najdroższe inwestycje, a niekoniecznie te najbardziej potrzebne, tak jak wybudowanie spalarni śmieci niedaleko Warszawy, która nie jest, jest za duża jak na możliwości Warszawy, a będąc niewykorzystywaną w pełni, będzie poddawana procesu niszczenia. Dotyka Pani niezwykle ważnego problemu, bo nie sztuka jest wydać pieniądze, sztuka jest wydać na takie cele, które przyspieszą rozwój Polski i będziemy mogli pochwalić się infrastrukturalnymi głównie inwestycjami, które pozwolą na szybszy rozwój kraju w przyszłości. Z tym nie jest najlepiej, z tym nawet moim zdaniem brakuje logiki w wydatkowaniu środków unijnych, w planowaniu środków unijnych na poszczególne inwestycje. No bo czego Polsce brakuje? No Polsce brakuje przede wszystkim wzmocnienia infrastruktury, zarówno drogowej, jak i lotniczej, jak i kolejowej. A z czym mamy obecnie do czynienia? Jeżeli Pani rzuciłaby okiem na mapę Polski, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych na inwestycje infrastrukturalne, to zobaczy Pani, że one zatrzymują się tak naprawdę na Wiśle, a cała ściana wschodnia, Polska Wschodnia jest tak naprawdę od kluczowych, dużych inwestycji drogowych czy kolejowych odcięta. Ja ostatnio organizowałem w Mielcu takie spotkanie na temat modernizacji linii kolejowej w ramach linii kolejowej Dębica-Ocice. I ekspert z PLK, który prezentował plany rządu również, jeżeli chodzi o wydatkowanie środków unijnych, pokazywał rozrost sieci kolejowych do 2030 roku w Polsce. I proszę mi wierzyć, że Polska Wschodnia była pokryta białą plamą. Podobnie, jeżeli chodzi o kwestie drogowe. Polska Wschodnia, droga S19 na przykład, która miała łączyć wschód Europy, południe Europy z północą Europy przez polską ścianę wschodnią, czyli przez województwo Polski Wschodniej, leży zupełnie odłogiem i jest środki kolejne są przekładane na kolejne perspektywy, bo w tym temacie nie uczyniono tak naprawdę niczego. No fatalnie jest, że duże miasto, stolica Polski nie jest skomunikowana z większymi miastami w Polsce drogami i autostradami. No bardzo źle jest, że sieć kolejowa również, na którą nie przedstawiliśmy projektów, a na którą przecież w Polsce brakuje pieniędzy, a mieliśmy je z Unii, a okazuje się, że nie potrafiliśmy wydatkować. Również jest niemodernizowana i nie łączy głównych arterii komunikacyjnych z centrum. Fatalnie jest, że kładziemy duży nacisk w wydatkowaniu środków unijnych na budowę linii transportowych, drogowych, autostrad z zachodu na wschód, a północy na południe no, niewiele się dzieje. Są bardzo duże opóźnienia w tych inwestycjach. Moim zdaniem bardzo prawdopodobne jest, że po tej perspektywie finansowej 2007-2013, na którą otrzymaliśmy 67 miliardów euro, po latach, kiedy spojrzymy na wykonane w ramach tej perspektywy inwestycje, powiemy, że owszem, Unia Europejska przekazała nam niemałe środki, ale my jako kraj, nam jako krajowi zabrakło pewnego takiego dobrze przygotowanego i wizjonerskiego systemu wydatkowania tych środków, tak aby rzeczywiście wzmocnić potencjał i rozwój Polski, a nie tylko wydatkować te środki na inwestycje, które no na pewno nie w pierwszej kolejności powinny być realizowane. W tej kończącej się 7-latce mieliśmy, tak jak Pan wspomniał, 67 miliardów euro. Ja wiem, że ciężko powiedzieć teraz, ile dostaniemy w następnej, ale tak pi razy oko przynajmniej możemy. Na pewno mniej niż te 67 miliardów euro. Na pewno będzie bardzo, znaczy jeżeli dostaniemy przynajmniej tyle samo, to już nie będzie, znaczy to już będzie nieźle. Nie wierzę w żadne 80-90 miliardów euro, dlatego że tak jak powiedziałem, kraje płatnicy netto są niezainteresowani dużym budżetem, są zainteresowani jego zamrożeniem albo zmniejszeniem, a to się przełoży natychmiast na kraj największy beneficjent, który jest beneficjentem największym, czyli Polskę. Więc tu jest duża rola Polski, polskiego rządu, polskich negocjatorów, aby jak najwięcej środków z tego budżetu przeznaczyć w nowej perspektywie dla naszego kraju. Szkoda, że nie zmarnowaliśmy te kilka miesięcy polskiej prezydencji, kiedy ta propozycja pierwsza leżała na stole i nie zrobiliśmy w tym temacie niczego. Mamy teraz prezydencję duńską, która będzie bardzo mocno antydużego budżetu i nie będzie za tym, aby Unia Europejska taki budżet przygotowała.
I naprawdę tutaj jest sytuacja bardzo poważna. Szkoda, że czas mija, a niewiele w tym temacie tak naprawdę robimy. Parlament Europejski będzie na pewno za dużym budżetem, bo to też słychać z Komisji Rozwoju Regionalnego, ale tak naprawdę decyzje zapadają na szczytach Rady Unii Europejskiej, na spotkaniach największych krajów. Jestem pesymistą, chociaż bardzo bym chciał, żeby ten budżet był jak największy. Wspomniał Pan o tej koalicji płatników netto, tak zwanej potocznie koalicją klubu skąpców. Natomiast była też kontrinicjatywa. Kraje, które są beneficjentami polityki spójności, też napisały wspólny list i też starały się jednym frontem walczyć. Myśli Pan, że nasza siła rażenia jest w ogóle jakakolwiek? Nasza siła rażenia jest jako właśnie bardzo... koalicję. Nie mówię tylko o Polsce jako pojedynczym kraju, tylko całym oczywiście, bloku. Że należy tworzyć koalicję i w ogóle polityka w Unii Europejskiej polega na tym, aby forsować pewnego rodzaju rozwiązania nie tylko jako kraj w pojedynkę, ale raczej w koalicji różnych krajów, które łączą wspólne interesy. My jako Polska, jako kraj, nowy członek Unii Europejskiej wraz z innymi, mamy bardzo dużo wspólnych interesów i powinniśmy się starać je wspólnie realizować. Mamy podobne problemy, jeżeli chodzi o rolnictwo. Mamy podobne problemy, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Mamy podobne problemy, jeżeli chodzi o nowy budżet Unii Europejskiej. Więc ja jestem absolutnie za tym, żeby takie koalicje tworzyć. Natomiast też wiem, nie jestem naiwny, że tego typu listy czy tego typu inicjatywy spotkają się z jakimkolwiek poważnym potraktowaniem przez największe kraje, jeżeli nie będą zbieżne z ich interesem. Polska prezydencja pokazała, że nie podejmowanie ważnych spraw podoba się w Berlinie czy we Francji, a podejmowanie, jeżeli będziemy podejmować te ważne sprawy, na pewno będzie przez te kraje utrącana. Ja nie wierzę w asertywność polskiego rządu, nie wierzę, że rząd Platformy jest w stanie na poważnie powalczyć o duże środki dla Polski. Nie tylko dlatego, że będzie mu brakowało koncepcji czy umiejętności, ale przede wszystkim dlatego, że płynie w tym głównym nurcie i nie będzie na pewno chciał narazić się na ostracyzm czy na jakąś kontrę ze strony największych krajów unijnych. I ostatnie pytanie, to, które na początku wspominałam, że będziemy dwa tematy poruszymy. Na sam koniec Catherine Ashton, szefowa unijnej dyplomacji, po roku w pracy Służby Działań Zewnętrznych, czyli unijnej dyplomacji, będzie robić podsumowanie. I pamiętam, jak rok temu właśnie tutaj w Parlamencie Europejskim obiecywała po protestach Polaków, między innymi Jacka Saryusz-Wolskiego, że Polska i nowe kraje członkowskie są zbyt mało reprezentowane, że na pewno ona obiecuje, dołoży wszelkich starań, żeby sytuacja się zmieniła. I co, po roku mamy więcej Polaków, Litwinów, Czechów w Służbie Działań Zewnętrznych? Pamiętam, jak zabiegaliśmy tutaj wspólnie w Parlamencie Europejskim, jako polscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, o jak najlepsze rozwiązania, jeżeli chodzi o Europejską Służbę Zewnętrzną. Szkoda, że w tym samym czasie polski minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, powiedział, że nic się w tym temacie już nie da zrobić po spotkaniu z Ashton, już przekreślił w ogóle tak naprawdę nasze działania w Parlamencie Europejskim w tym temacie. Ja nie dziwię się, że nic się w tym temacie nie dzieje. Nie dziwię się, że mamy tylko dwóch ambasadorów na 137 już powołanych przez panią Catherine Ashton na całym świecie. Nie dziwię się, że urzędników polskich wyższego szczebla jest jak na lekarstwo, dlatego że nie ma wsparcia polskiego rządu. No, polski rząd, polski minister spraw zagranicznych, pan Radosław Sikorski, uważam, że to jest jego wielkim powodem do wstydu i do potraktowania tego jako wielki zarzut, że Polska, szósty kraj co do wielkości, jeden z największych krajów europejskich, Unii Europejskiej, jest tak śladowo reprezentowany w służbie zewnętrznej. Brak wsparcia rządu jest głównym powodem. Brak wsparcia polskiego ministra spraw zagranicznych jest głównym powodem tego, że nic się w tym temacie nie dzieje i to, że przez ten rok, jak mieliśmy dwóch ambasadorów, mamy nadal dwóch ambasadorów, jak mieliśmy kilku urzędników wyższego szczebla, mamy nadal kilku urzędników wyższego szczebla. Mnie to kompletnie nie dziwi. Nie ma parcia ze strony Polski, nie ma parcia ze strony rządu. Trudno się dziwić, że pani Catherine Ashton robiła nam prezenty, skoro wcale tego nie musi robić. Ja bym się mniej martwiła nawet tym ilością ambasadorów, bo to akurat to jest mniej ważne. To zauważam, że w Polsce często w dyskursie jest odwracanie uwagi. Walczymy głównie o ambasadorów.
Ja słyszałam właśnie rok temu, jak była ta bitwa i wcześniej od jednego z naszych eurodeputowanych, że ważniejszych jest dwóch ambasadorów i o nich trzeba walczyć i nie chodzi ani żadna geograficzna równowaga, o którą zabiegał Saryusz Wolski. Moim zdaniem odwrotnie, bo i chyba pan mi przyzna rację, bo ambasador to jest stanowisko rotacyjne. Owszem, mamy, ale na jedną kadencję. A chyba lepiej mieć zamiast jednego dodatkowego ambasadora 10 urzędników wysokiego stopnia, którzy mogą być wiceambasadorami i mają więcej do powiedzenia de facto niż jeden ambasador. Oczywiście, że ilość ambasadorów jest ważna, ale nie najważniejsza. Natomiast bardzo smutne i bardzo złe jest, że tych wyższych urzędników zarówno w Komisji, w Radzie Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim po prostu nie widać z Polski. Nie mamy wyższych tak naprawdę, poza kilkoma średniego szczebla urzędnikami unijnymi. Tak naprawdę przez ostatni rok nic w tym temacie się nie zmieniło, a to przecież właśnie na poziomie urzędniczym wykuwają się koncepcje, na poziomie urzędniczym w Parlamencie Europejskim, w Komisji czy w Radzie podejmuje się najważniejsze decyzje i przedstawia się najważniejsze propozycje, które potem są dyskutowane dopiero na forach politycznych w Unii Europejskiej. Brak Polski w tym gronie na pewno osłabia pozycję Polski w Unii Europejskiej i moim zdaniem jest to coś, co powinno się jak najszybciej zmienić. Polski rząd powinien to jak najszybciej próbować zmienić, aby jak najwięcej Polaków zaczęło pracę w Brukseli, ale Polaków, którzy chcą myśleć kategoriami polskimi, polskiego interesu narodowego, a nie tylko i wyłącznie kosmopolitycznej struktury, jaką jest Unia Europejska. No dobrze, ale co konkretnie mógłby zrobić MSZ? Bo krytykujemy Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale w jaki sposób mogą lobbować na rzecz Polaków? Przede wszystkim, przypominam, jesteśmy 6. krajem co do wielkości, mieliśmy prezydencję. Mieliśmy pół roku prezydencji. Co po tej prezydencji zostało? Czy jakiś pojawił się jeden, drugi, czy trzeci, czy piąte stanowisko dla Polski, dla Polaków w Komisji Europejskiej? Nie zrobiliśmy w tym temacie nic. Jest coś takiego jak rozmowy i nacisk dyplomatyczny, jest coś takiego jak możliwość pewnych propozycji personalnych, które się składa nie w sposób przy kamerach, ale również w sposób w ramach współpracy dyplomatycznej. My naprawdę w tym temacie nic nie robimy i jeżeli brakuje z naszej strony woli i determinacji, no to ja się wcale nie dziwię, że tych urzędników nie ma za wielu. To jest naprawdę duży problem Polski w Unii Europejskiej. To jest olbrzymi problem naszego kraju, jeżeli chodzi o reprezentatywność w najważniejszych DG, w najważniejszych miejscach w Komisji, czy w Radzie Unii Europejskiej, czy w Parlamencie Europejskim. I dziwię się, nie rozumiem, dlaczego ten temat jest tak pomijany, jeżeli chodzi o aktywność polskiego rządu w Brukseli. Bardzo dziękuję, panie pośle. No, sami tego nie rozwiążemy. Zobaczymy. Może faktycznie zmobilizują się polskie siły. Polscy urzędnicy zaczną płynąć się szerokim strumieniem na ważne placówki. Bardzo również dziękuję i przypominam, że jesteśmy już w Unii Europejskiej 8 lat. Mieliśmy prezydencję. Czekają nas kolejne ważne wyzwania, przed którymi stoi zarówno Polska, jak i cała Unia. No, warto, abyśmy mieli możliwość współpracy i możliwość reprezentowania polskiego interesu narodowego w Brukseli nie tylko na poziomie politycznym w Europarlamencie poprzez europosłów, ale również na poziomie urzędniczym, który moim zdaniem jest równie, jeżeli nie ważniejszy. Bardzo dziękuję, panie pośle, jeszcze raz i bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję.